Na pewno Państwo zauważyli, że kontrole na lotniskach są coraz ostrzejsze. Doszło do tego, że już nabyli sobie takie aparatury, dzięki którym po prześwietleniu cały, goły człowiek się pokazuje i ciągle mimo tych coraz to bardziej wymyślnych kontroli, jednak jakiemuś terroryście udaje się wedrzeć na pokład samolot. Jest jednak pewien fenomen w skali światowej. Otóż nie było jeszcze wypadku, żeby jakikolwiek terrorysta dostał się na pokład linii izraelskich. Bo Izraelczycy wcale się nie koncentrują na prześwietleniach na lotnisku. Ich wywiad, Mossad, wcześniej rozpracowuje wszystkich pasażerów. I jak wraca z Ziemi Świętej wycieczka parafialna spod Rzeszowa, to obsługa lotniska nie traci czasu na prześwietlanie każdej babci i sprawdzanie, czy babcia w różańcu nie ma materiałów wybuchowych, bo wiadomo, że nie ma. Będzie miała dopiero, jak pójdzie demonstrować przed Sejmem poparcie dla Radia Maryja. W telewizji na lotnisku rzeszowskie babcie przechodzą bez kontroli, za to amerykańskiemu biznesmenowi z Nowego Jorku Mossad bada całą rodzinę 4 pokolenia wstecz i jeżeli wykryją mu pochodzenie arabskie, to kontrolują parę godzin. A jak znajdą mu w rodowodzie domieszkę krwi żydowskiej, to przechodzi bez kontroli. Dlatego wszyscy Polacy przechodzą bez kontroli. Bo każdy ma domieszkę, choćby nie wiadomo jak się wypierał. Nawet jak nie ma, to według sąsiadów na pewno ma, tylko ukrywa i Mossad to wie. Drugim felietonie chciałbym uprzedzić, że niestety potwierdzę tę diagnozę na tematy kabaretowe, która tutaj padła, że kabarety posiłkują się ordynarnym językiem. Ja tu od razu Państwa uprzedzę, że ja tutaj na końcu użyję brzydkiego słowa. Znaczy ono w moim dzieciństwie było uważane za brzydkie. Teraz to już jest słowo potoczne właściwie. Na usprawiedliwienie powiem, że to będzie, ono będzie od angielskiego utworu, a angielski ma u nas specjalne prawa, więc mam nadzieję, że Państwo wybaczą. Mam od lat liczne obsesje językowe. Nie znoszę na przykład, jak ktoś mówi, ubrałem buty, ubrałem koszulę, ubrałem płaszcz. Tłumaczę wtedy, że ubrać można na przykład choinkę. Ubrać płaszcz, to znaczy przystroić płaszcz kokardkami czy bąkami. Płaszcz można na siebie włożyć lub ubrać się w płaszcz. Przy okazji ostrzegam, jeżeli ktoś mnie zaprosi do siebie i w przedpokoju grzecznie zaproponuje, może pan się rozpłaszczy, to niech będzie przygotowany, że ja natychmiast się bardzo płasko na podłodze położę. Kolejna obsesja, nie znoszę zdrobnień. Jak słyszę pieniążki, to mi się po prostu żołądek wywraca na drugą stronę. Jak mi kasjerka powie, pan przyjdzie do kasy w poniedziałek, wypłacę panu pieniążki, to ja odruchowo mówię, nie proszę pani. Ja przyjdę, ale nie o pieniążki. Jak to pan rezygnuje z wypłaty? Nie proszę pani, ja przyjdę, ale ja przyjdę po pieniądze. Rozumie pani? Po pieniądze. Oczywiście, że rozumiem. Tylko proszę przyjść w godzinach, bo ja będę wypłacała pieniążki tylko do 14. Mam naturę Belfra. Przyznam się, mam naturę Belfra, więc korzystam z każdej okazji, żeby zwrócić uwagę rozmówcy na naganność jego
nawyków językowych. Kelner mówi, proszę bardzo, to jest śledzik, pieczywko i masełko, polędwiczka będzie za chwilę. To ja mówię wtedy do żony, o, popatrz kochanie, jakie pyszne danka nam podał panek kelnerek. Poprosimy jeszcze o karteczkę potrawek, bo chcielibyśmy sprawdzić cenki. Pieniążków co prawda nie mamy, ale mamy za to karteczki kredytowe z banczku. Czasami w swojej niepohamowanej złośliwości Belfra udaje, że źle zrozumiałem. W dawnych czasach, jak mnie ktoś pytał, za czym ta kolejka, od razu mówię, za drzwiami. Dwa razy mnie za to rozsierdzone kobiety mało nie pobiły. Nie znoszę też, kolejna obsesja, jak ktoś pyta, na ile, zamiast po ile albo ile kosztuje. To wracam do domu, niosę arbuza, sąsiad zauważył, pyta, na ile arbuz? Ja mówię, na dwa dni. On patrzy na to zdumiony. Ja udaję cynicznie, że dopiero teraz zrozumiałem. A, pan pyta, na ile osób? Na dwie, żona też będzie jadła. Ostatnio do rozpaczy doprowadza mnie to, na co zwrócił już uwagę przed chwilą pan poeta Mamcarz. Doprowadza mnie do rozpaczy zalew angielszczyzny. Zarzucono przy tym stary obyczaj pisania obcych słów kursywą i teraz nigdy nie wiadomo, czy sale konferencyjne, czy wyprzedaż. Albo czytam, dom medialny starcom. I jako starzec w pierwszej chwili bardzo się cieszę, że dom medialny będzie starcom coś dawał. Po chwili rozczarowanie to trzeba było czytać jako starkom. Nie zawsze im ten angielski zresztą wychodzi. Pewien znajomy profesor na przyjęciu dyplomatycznym opowiadał, że dostał jadłospis po angielsku i tam czyta Denmark of me. Ja to dobrą mam wymowę, bo ja akurat posiadam ten język. Denmark of meat. Coś zaczyna podejrzewać, prosi o kartę po polsku, z której to tłumaczono. W miejscu Denmark of meat jest napisane Dania z mięsa. Z bólem obserwuję moją żonę, która jest znajomi potwierdzą, przyjaciele potwierdzą, wybitnie inteligentna, po wyższych studiach, ale niestety jest wykluczona z życia, bo zna francuski, idiotka zamiast angielskiego. Czyta gazetę i nagle pyta, słuchaj, co to jest startup, czy startupy, co to są, bo tu piszą o startupie. Gwiazda, tupie, sam się nie mogłem zorientować. Trochę tak jak wtedy, kiedy znajomy do mnie zadzwonił i spytał, czy jesteś na Facebooku? A ja mówię, na jakim fej? I nie mów do mnie z buku, bo to ordynarne. Więc te startupy to jeszcze nic. Przeczytałem gdzieś, że ja występuję jako standuper. To, co się dawniej nazywało występ monologisty, to teraz się nazywa stand-up i ja oświadczam, że ja w tym udziału brać nie chcę. Publiczność niech sobie ocenia stan dupy innych artystów. Moja jest w dobrym stanie!